Cześć, witajcie serdecznie po raz kolejny na moim kanale z lekkim opóźnieniem, spowodowanym oczywiście weekendem majowym. Także jeżeli jesteście zainteresowani zużyciem gazu w ostatnim miesiącu grzewczym, to zapraszam serdecznie do oglądania. No i słuchajcie, żeby nie przedłużać za długo, tak jak standardowo cała seria przykazała, idziemy oczywiście tutaj do butli sprawdzić sobie stan. Ostatnio mieliśmy 34% zużycia butli. Zobaczymy sobie teraz, jak to wygląda. Przerzućmy się tylko na tylną kamerkę i sprawdzamy bieżące zużycie. Mam nadzieję, że to widać, ponieważ stawiam telefon pod ostre światło, ale z tego, co tutaj widzę, mamy 30%. Także mamy 30% butli. Idziemy w moje ulubione, standardowe miejsce do wyliczeń. Już momencik, wyciągam drugi telefon i robimy sobie podsumowanie. No i słuchajcie, telefon mam już przed sobą. Wcześniej mieliśmy 34% butli. Zostało nam 30%, czyli zużyliśmy 4% z butli 2700 litrów. 1% z butli 2700 litrów to nic innego jak 27 litrów, czyli 4 razy 27. Jest to 108 litrów zużyte razy złoty 51, ponieważ po tyle tankowałem w środku lata zeszłego. Czyli wychodzi nam kwota 163 zł. Możemy to sobie zaokrąglić leciutko w górę, aczkolwiek nie przekroczy ona kwoty 200 zł. No i jest to kwota, która zawiera cały poprzedni miesiąc z lekkim poślizgiem, bo mamy obecnie 13 maja, także jest to kwota, którą zużyliśmy w 5 tygodni. Jak wiecie, lato już za pasem, także dlatego zużyliśmy tylko 4% z butli. Kocioł gazowy ustawiłem już na tryb letni, także w tym roku więcej już podsumowań nie będzie. Jest to ostatnie podsumowanie miesięczne. W weekend postaram Wam się wrzucić podsumowanie całego sezonu grzewczego i zobaczymy sobie, czy pokrywa się to z każdym miesiącem po kolei, który Wam wrzucałem. Zsumuję sobie od pierwszego miesiąca, gdzie włączyłem kocioł gazowy, do obecnej chwili i zobaczymy sobie zużycie całościowe i porównamy z odcinkowym miesięcznym, które pokazywałem Wam w każdym miesiącu. Zobaczymy sobie, czy to wszystko się pokrywa, ponieważ też bardzo dużo dostawałem wiadomości od osób oglądających mój kanał, że te wszystkie wyliczenia miesięczne to są bardzo niemiarodajne i nijak się mają do całościowego zużycia w sezonie. Więc zobaczymy sobie, jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że bardzo podobnie. Podejrzewam, że błąd obliczeniowy może to być, nie wiem, 1-2%, może 3% maksymalnie w skali całego roku. Także wydaje mi się, że zużycie będzie plus minus 100 litrów, więc no, nie wiem, 150-200 zł może w skali całego roku, więc wskazania podejrzewam, że będą bardzo dobre, ale to zobaczymy sobie w weekend. Wszystko sobie przekalkuluję. Wy możecie sobie też to oczywiście sprawdzić, przeglądając wszystkie moje filmy, czy wszystko się zgadza z każdego miesiąca na miesiąc. No i tak na koniec zapraszam jeszcze na kanał mojego kolegi Tomka Szultki, lekcje Propan Guru, Romgaz. Także jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jakie wychodzi zużycie gazu u niego, bo on też prowadzi podobną serię, dowiedzieć się troszeczkę więcej o gazie, o technologiach, jaką butlę wybrać, w co zainwestować i tak dalej, to polecam jego kanał, tam jest więcej informacji stricte technicznych. I co, ja się z Wami żegnam, widzimy się, podejrzewam, że pod koniec tygodnia, czyli sobota, niedziela na kanale. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!